Boże Narodzenie. Znajdziecie niemowlę uwinione w pieluszki i położone w żłobie. Z całego szeregu uroczystości kościelnych nie ma chyba drugiej, co by tak wesołym i radosnym nastrojem dorównywała tej, którą dziś obchodzimy. Już sam wyraz Boże Narodzenie napełnia serce każdego pobożnego chrześcijanina nieopisanym świętym uniesieniem. Raduje się dziecko, cieszy się starzec. Co więcej, nawet i tak pożałowania godny, co ślepo, idąc za namiętnościami, wystudził sobie wiarę, dziś na głos dzwonów wzywających na pasterkę, a tak żywo przypominających mu te radości Bożego Narodzenia z czasów jego młodości niewinnej, odczuwa żar święty w swym sercu. Bo i radość dzisiejsza ma głębokie swoje racje. Kiedyż bowiem słońce miłości Bożej jaśniejszym blaskiem zaświeciło, kiedyż natura ludzka do wyższej godności została podniesiona, kiedyż niepojęta dobroć i zniżenie Boże święciły wspaniały triumf, jeśli nie w żłobie betlejemskim, w oną pamiętną noc świętą. Wszakże chciałbym dziś zwrócić uwagę na jeden szczegół, mianowicie, dlaczego my, dzieci świętego Franciszka, mamy obchodzić Boże Narodzenie z taką radością. I dlatego się zastanowimy. W jaki sposób święty Franciszek obchodził Boże Narodzenie? W jaki sposób też i my, stosownie do życzenia naszego świętego zakonodawcy, mamy tę uroczystość obchodzić? Było to w Wigilię Bożego Narodzenia 1221 roku, kiedy w lesie Greccio, parę mil na północny wschód od Rzymu, dziwne życie się obudziło. Z gór w milczeniu spuszczali się synowi świętego Franciszka. Niebawem rozbrzmiewał cichy dotąd las echem uderzających siekier i młotów, przerywanym tylko pieniami pobożnymi z zapałem pracujących braci. Nie dokończyli jeszcze swego dzieła, kiedy ukazał się Franciszek, serdecznie przez wszystkich witany. Przybywał właśnie z Rzymu, gdzie z rąk papieża Honoriusza III otrzymał zatwierdzenie reguły zakonnej, a jednocześnie pozwolenie na urządzenie szopki betlejemskiej w lesie w Greccio. Nie zważając na zmęczenie po podróży, święty natychmiast wziął się do roboty i przez północną dzieło zostało dokonane. Jaka wzruszająca scena! Przed ołtarzem w szatach liturgicznych stoi kapłan. Nad kamienną męsą ołtarza wznosi się w skale wykuta sklepiona grota otoczona krzakami. Trawa i ciemny bluszcz wesoło przedostają się przez szpary skały, tak przeozdabiając ołtarz, iż na próżno ręce ludzkie siliłyby się tu coś poprawić, ująć lub dodać. Do tego w otwartej tej świątyni natury Bożej szumią uroczyście drzewa, jakby i one chciały przyłożyć się do spotęgowania tej świętej tajemnicy. Zlewający się blask gwiazd ze światłem świec i pochodni oświeca scenę ołtarza. Ubogi żłóbek, w nim na słomie i sianie Dzieciątko Jezus. Obok Najświętsza Dziewica z przeczystym swym oblubieńcem, na znak czci z pochylonymi głowami. Ażeby zaś do sceny niczego nie brakowało, polecił Franciszek przyprowadzić wołu i osła. Obok synów świętego Franciszka przed ołtarzem klęczą niewinne dzieci o licach promieniejących świętą radością. Nawet nie brak pobożnych pastuszków wygrawających na swoich fujarkach kolędy dalekim echem roznoszące się po okolicznych górach. Teraz rozpoczęła się uroczysta msza święta, pasterka. Franciszek służył za diakona i odśpiewał Ewangelię. Następnie wstąpił na ambonę, za którą służył odłam skały obok groty. Tu podniesionym głosem zaczął pouczać lud w serdecznych słowach o narodzeniu Chrystusa Pana. Słowa te pełne namaszczenia, niby strzały ogniste, trafiły do serc słuchaczy, przejmując miłością ku Jezusowi. Jakąż dopiero czcią i przejęcie musiał natchnąć swych słuchaczy, kiedy wspomniał o przeczystej Bogarodzicy, której opiece siebie i cały swój zakon poruczył. Pobożnie przysłuchiwał się wywodom świętego ojca Serafickiego.
Może już i oni oglądali w żłóbku na ołtarzu śpiące prześliczne dzieciątko, które święty Franciszek, pieszczotliwy obejmując w swych ramionach, ze snu zdawał się budzić, jak to według świadectwa świętego Bonaventury pewien naoczny świadek widział. To wszakże pewne, że nie było słuchacza, którego by serce nie zostało przyjęte miłością ku ubogiemu i pokornemu dzieciątku Jezus i który by w najwyższym stopniu zbudowany, z najlepszymi postanowieniami, nie wrócił do domu. Tak to wtedy ojciec Seraficki obchodził uroczystość Bożego Narodzenia. Bo i należało się, aby ten, co nie za długo potem dla swej płomiennej miłości Bożej miał być zaszczyconym w widzialnym sposób na swym ciele bliznami ukrzyżowanego Zbawcy, też pierwszy, szczególniejszą czcią, wsławiając tajemnicę Bożego Narodzenia, po wieczne czasy nadał zachętę do tej uroczystości. Myśl, którą Franciszek po raz pierwszy w lesie w Greczy zapoczątkował, stopniowo przejęła się w całym Kościele katolickim. Naród przyjął ją z zapałem, następnie i Kościół swe świątynie dla niej otworzył. Owszem, odtwarzanie tej tajemnicy tak ściśle się łączy ze świętem Bożego Narodzenia, że żłóbek stał się wytycznym punktem całej uroczystości i Boże Narodzenie wyniósł do najmilszych i najradośniejszych świąt roku kościelnego. Kiedy już wszyscy pobożni chrześcijanie w czasie Bożego Narodzenia zbliżają się do żłóbka Zbawiciela sercem przepełnionym weselem i świętą radością, to czy my, dzieci świętego Franciszka, nie powinniśmy się tutaj wyróżniać? Czy bowiem ten, którego miłość Boża nadała tej uroczystości szczególniejsze znaczenie, a naszej radości w tym święcie otworzyła nowe źródło, nie jest ojcem nas wszystkich? Czy też uroczystość Bożego Narodzenia nie jest w ścisłym znaczeniu świętem zakonu? Czy słowa, które płynęły z ust ojca Serafickiego w pamiętną oną noc, nie były skierowane też i do nas, jego dzieci? A cóż to było przedmiotem owego kazania? Pewnie odgadujecie. Była miłość ku nam, boskiego dzieciątka, i w kazaniu rozbrzmiewały płomienne słowa: miłujmy dzieciątko betlejemskie. I odpowiedź na to nawoływanie świętego Franciszka musi stać się dla nas, jego dzieci, potrzebą naszego serca. Serce świętego Franciszka zawsze zaczynało bić potężną miłością, ilekroć zaczynał zastanawiać się nad gorzkim ubóstwem boskiej dzieciny. A czy Zbawiciel przyszedł na świat w ubogiej stajence tylko dla świętego Franciszka, a także i nie dla nas? W takim razie gdzież to odwzajemnienie? Dla odkupienia naszego z niewoli szatańskiej opuszcza Syn Boży wspaniałe niebo i wstępuje na tę ziemię. Któż by tu się nie spodziewał, że ukaże się w królewskim przepychu, w otoczeniu świetnego orszaku służby, wśród wszelkiego rodzaju wygód i dostatków. Tymczasem nic podobnego. Ten, do którego cały świat należał, chciał się narodzić ubogim, bezradnym dziecięciem w największym ubóstwie i poniżeniu, zdanym na wszelką niedolę ludzką. Na wpół rozwalona szopa jest jego pałacem. Żłobek, który służy dla karmy zwierzętom, jest jego tronem. Ubodzy pastuszkowie pierwszymi jego towarzyszami. Któż się nie zdumieje wobec takiej miłości? Gdyby tak jak król z miłości, ku któremu ze swych poddanych na krótki czas przebrał się ze swych szat królewskich w żebracze łachmany, to taki dowód miłości dla wielu wydawałby się wprost niezrozumiałym. Że zaś Bóg człowiek stał się ubogim, bezradnym dziecięciem, jest to tak niepojęta miłość, że przewyższa rozum nawet aniołów. To też zdumiony święty Paweł woła: znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że dla was stał się ubogim, będąc bogatym, abyście ubóstwem Jego wy bogatymi byli. Tak, miłość ku nam Go wycisnęła, że w takim ubóstwie do nas się zbliżył. Gdyby bowiem Syn Boży urodził się w pałacu złożonym na purpurze i jedwabiach, to taki przepych wzbudzałby zazdrość możnych, ubogich by zraził.
Dlatego Zbawiciel przychodzi w takiej skrajnej nędzy, żeby miłością wszystkich serca pociągnąć do siebie i uszczęśliwić. Jeśli zaś miłość domaga się wzajemności, jeśli wielka i ofiarna miłość da się spłacić tylko czynnym odwzajemnieniem, to jakich dopiero dowodów wdzięczności powinno oczekiwać ubogie dziecię Jezus od dzieci ubogiego świętego Franciszka? Czy miało być za dużym wymaganiem, żebyście z wdzięczności ku ubogiemu Zbawcy, stając się ubogimi w duchu, umiłowali to, co On umiłował? To posłuchajcie wy, co w niedostatku na ten świat przyszliście, upomnienia przeżóbku świętego Franciszka. Zaniechajcie zazdrościć bogatym, skoro Syn Boży swoim narodzeniem w ubogiej stajence tak wielce was uczcił i wyróżnił. Znoście ciężar ubóstwa z cierpliwością, owszem, nawet z pewną świętą radością, skoro Król nieba i ziemi poniżył się, żeby nam pokazać nieocenioną wartość ubóstwa. Z jak lekkim dopiero sercem, wolni od przytłaczającego do ziemi ciężaru bogactwa, postępować będziecie mogli po stromej drodze do nieba. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Wy zaś, najmilsi tercjarza, co jesteście zamożni, nie przywiązujecie serca do rzeczy ziemskich, ale na wzór świętych trzech króli ulżyjcie sobie darami u żłóbka ubogiego Zbawcy, dzieląc się z ubogimi tym, co wam zbywa. Jak zazdrości jesteście godni, że w osobach ubogich samemu Dzieciątku Jezus jałmużny możecie udzielać. Sam bowiem Zbawca ze żłóbka woła: pókiście uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych mieście, uczynili. Takie umiłowanie ubóstwa i ubogiego Chrystusa, takie ubóstwo w duchu jest dowodem wzajemnej miłości, której i święty Franciszek, i boskie Dzieciątko Jezus w czasie Bożego Narodzenia po was oczekuje. Oby nikt z was nie zawiódł tego oczekiwania i tym samym nie stał się niegodnym miłości Zbawiciela. Lecz miłość tę świętego Franciszka u żłóbka tak rozpromieniło niektóre skrajne ubóstwo Bożej Dziewicy, ale i chodząca z nim w parze najgłębsza pokora. O, przybliżcie się i wy wszyscy i podziwiajcie cud, którego ogrom dopiero mądrość Boża odmalować potrafiła. Ze zdumieniem woła święty Paweł: wyniszczył samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się na podobieństwo ludzi oprócz grzechu. Pomyślcie tylko, Syn Boży dla ratowania upadłego człowieka zamierza stąpić na tę ziemię. Jakie zniżenie już nie zawiera się w tym postanowieniu. A wszak Bóg idzie jeszcze dalej, nie przybiera na siebie postaci jakiegoś wzniosłego ducha, ale naszej upadłej natury ludzkiej. Przychodzi na ten świat nie w sile wieku, jak Adam, ale poddaje się upokarzającym prawom natury, ma matkę i jak inne dzieci ludzkie daje znać o swych potrzebach płaczem. Zastanawiając się nad tym, zdumiony święty biskup Wawrzyniec Justynianin woła: oglądaliśmy najmędrszego, oszalałego z nadmiaru miłości. Tak, miłość to sprawiła, że Zbawiciel dał się poczytać za oszalałego. Miłość to przycisnęła Króla nieba i ziemi do tak głębokiego poniżenia, by wskutek pychy pierwszych naszych rodziców, którym zachciało się być bogami, upadłego podnieść człowieka. Czy taka pokora naszego Boga nie zawstydzi wreszcie naszej pychy? Czy taka bezgraniczna miłość Boża nie rozgrzeje wreszcie naszego serca? Nie ma wątpliwości. A jakiegoż dowodu wzajemności pokorny Syn Boży w czasie świąt swego narodzenia ma oczekiwać od dzieci pokornego świętego Franciszka? Po czym pokorne Dzieciątko Jezus ma poznać, że Ty prawdziwie je miłujesz. Nie po czym innym, jedno po tym, że zejdziesz z tronu wyimaginowanej swej wielkości, coraz więcej poznając własną nicość, swą do wszelkiego
dobrego niemoc i własne grzechy i nabierzesz odwagi do wytrwania aż do końca na wąskiej, ostrej i stromej drodze pokory. Posłuchajcie, jak pokorny Syn Boży ze żłóbka woła. Uczcie się ode mnie, żem jest pokornego serca. Ze świętym Bonawenturą odzywa się do was. Jeśli Najwyższy stał się najniższym, niezmierzony, małym dziecięciem, to na jak ostre potępienie nie zasługuje dopiero dusza, choćby nie wiadomo, jak wielkich i ważnych rzeczy dokonała, która z natury przecież jest tylko dziecięciem ludzkim, tylko zgnilizną i marnym robakiem. Bądźcie przeto pokornymi, ciągnie dalej święty Bonaventura, iżby w waszym sercu nigdy pycha nie zapanowała. Mieliście bowiem pokornego mistrza, mianowicie Pana naszego Jezusa Chrystusa, jak również pokorną mistrzynię, Najświętszą Marię Pannę. Bądźcie pokornymi. Mieliście bowiem też pokornego ojca, mianowicie świętego Franciszka. Pod jego ręką idźcie odważnie stromą drogą pokory. Spójrzcie na wasz wzór, Najświętszą Marię Pannę, patronkę trzeciego zakonu, która sama się nazwała służebnicą pańską i to w chwili, kiedy do wysokiej godności Matki Bożej wyniesiona została. Wyproście sobie łaskę u pokornego Syna Bożego, który stał się człowiekiem, a tak wsparci dostaniecie się szczęśliwie przez wąską i niską bramę do chwały niebieskiej. Oto więc za przykładem świętego Franciszka w czasie tych świąt Bożego Narodzenia przystąpimy do żłóbka zbawicielowego z miłością pałającym sercem. Ukochajmy i my Boże Dzieciątko, jak i ono nas ukochało. Syn Boży, który stał się człowiekiem, na okazanie wdzięczności za swoją miłość niepojętą, jednego tylko od nas żąda, żebyśmy mu dali miejsce w sercu naszym, iżby się ziściły w ścisłym znaczeniu słowa Ewangelii. Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Jeśli kiedyś głos trąby Archanioła, wstańcie umarli i stawcie się na sąd Boży wszystkim przejmie nieopisanym lękiem, to tu w żłóbku nie ma nic, co by nas obawą przyjmować mogło. Bo oto Boże Dziecię wyciąga ku Tobie swe drobne rączyny i błaga Cię tylko o miłość. Daj Mu tylko swe serce, zdobne w zamiłowaniu ubóstwa i prawdziwą pokorę i harmonizujące z ogólną radością świąteczną. Oto ubogi i pokorny święty Franciszek, upojony radością stoi przy żłóbku i z nadmiaru miłości nawołuje. Miłujmy Dziecię Betlejemskie. Tak, miłujmy wszyscy Dziecię Betlejemskie. Amen.